Witam szanownych Państwa bardzo serdecznie w 304 filmiku o gitarach. 304 filmik o gitarach to dawno nie było. Pytania na odpowiedzi, czyli seria waszych pytań, które głównie zbieram sobie z komentarzy YouTube'owych i z wiadomości, które dostajemy na YouTubie, gdyż na te wiadomości odpowiadam dosyć najpóźniej, z reguły właśnie w formie filmików. Najszybszy kontakt jest jednak na Facebooku, chociaż ostatnio coraz częściej zaglądam w te wiadomości na YouTubie, bo pojawia się ich coraz więcej, więc żeby też nie przegapić. W każdym razie, jeśli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie, a ja w tej serii filmików odpowiem. Pozdrawiam wszystkich Fogowiczów, nowe piwko 49er, takie piweczko od Ringwooda, jeszcze nie piłem, więc zobaczymy jaki smaczek. No one są dobre, no nie mam szklanki, potłukłam się. O, przyjemne, delikatne. No. Eleganckie, ale zostawmy, gdyż jest zestaw pytań, na które trzeba trochę porozmawiać. Zaczynamy. Człowiek napisał tak. Mam Jacksona JS22. Rozstraja mi się po użyciu wajchy. Nazywa się Samael Hadesu. Ten człowiek. Jackson JS22 musi się rozstrajać po użyciu wajchy. Jest tam tanie wstawione jakaś tania wersja Moska Tremolo Fenderowskiego, który raczej jest moskiem w takich gitarach, które z reguły się rozstraja. Można temu zaradzić w ten sposób, że dodamy jakieś tam sprężyny, może z jedną, może zmienimy struny na jakieś inne i firmy, czy innej grubości i możemy spróbować to wyregulować w ten sposób, aczkolwiek no jest to raczej taka gitara, że no nie jest to do wychowania, tak? Ta sama osoba twierdzi, że już się nic nie nauczy. Gówno prawda, tutaj polecam lekcję e-gitarzysta TV. W opisie filmików jest link, na który trzeba sobie wejść i można sobie zobaczyć, jakie tam są lekcje, jakie tam są sytuacje. I to jest naprawdę bardzo fajny system do nauki. Sam jak mam czas, ale mam go mało, o czym później też będę jeszcze mówił, to zaglądam i sam się uczę, ale jeśli ktoś ma czas, to jest tam fajne są lekcje, więc zapraszam. E-gitarzysta TV, link tam jest, jak powiedziałem, w opisie do filmiku, tak? I jak ukręcić brzmienie z Master of Puppets? Nie wiem, jak ukręcić brzmienie z Master of Puppets. Wiem, jak ukręcić różne fajne metalowe brzmienia z różnych efektów. I po to są filmiki o testach efektów, po to są filmiki, gdzie pokazuję różne gałki i widać to wszystko, żeby to w jakiś sposób naprowadzić na to, co gra fajnie, a co nie gra fajnie. Tak naprawdę trzeba po prostu siedzieć, kręcić gałeczkami. Jak wiecie, ja preferuję więcej środka, takie brzmienie raczej no, mięsiste, gitarowe, ale nie z wyciętym środkiem, tak jak to się czasem w metalu ukręca, więc może po prostu sobie dodać troszeczkę środeczka. Czy utwory MTK są w wersji instrumentalnej? Jak już wiecie, zapoczątkowałem lekcję, kilka chcę piosenek pokazać MTK Ekipa, to jest ten szary album, czyli mój zespół, to co nagraliśmy tam przez 4 lata wysyłkowo i tak dalej. Kilka teledysków już znacie i chcę kilka piosenek wam pokazać po prostu, jak się gra. Nie chcę specjalnie udzielać lekcji, jak znacie ten temat, wiecie o co chodzi na filmikach, bo nie uważam, żebym był osobą adekwatną do tego, aczkolwiek swoje kawałki mogę pokazać, jeśli ktoś tam sobie ma ochotę popiturić, to sobie po prostu popituje razem ze mną. I w tych kawałkach jest zawsze wersja instrumentalna, w Nielegolasie na razie to się pojawiło, ale jak się pojawiały te lekcje, to zawsze na koniec jest wersja instrumentalna i wersja bez gitar, więc można sobie tam posłuchać. Na razie nic nie myśleliśmy nad tym, żeby jakąś wersję instrumentalną gdzieś tam umieszczać na płycie, czy gdzieś tam w internecie. Chociaż nie jest to pomysł zły i trzeba się nad nim zastanowić, więc tutaj propsik. Ktoś nie mógł znaleźć na filmikach o gitarach, na Fogu, na gitarowej mgle, nie mógł znaleźć majonezów. Majonezy nowe, czyli Hughes, Setiusy i wszystko są dość doskonale opisane, na Cisza też gra, czyli na blogu Jacka, który bardzo polecam. Natomiast
Tutaj chodziło raczej o te stare majonezy, czyli majonezy, Zaki, te wszystkie takie gitary, o których mówię w filmikach, do 500, dobra gitara do 500 zł. Natomiast no nie mam tutaj w Anglii dostępu do takich majonezów, do KTM-ów, do KZM-ów, do jakichś Mansfieldów. Z Mateuszem Bącikiem próbuję nawiązać, próbuję go namówić, cały czas namawiam na nakręcenie filmiku o jego Mansfieldach. W każdym bądź razie no nie ma tego tu w Anglii, więc jakoś tak ciężko to nagrać. Może jak będę w Polsce się coś nadarzy, to się uda nakręcić jakiś filmik, ale rzeczywiście no takich gitar nie ma. One są mi bardzo dobrze znane, to oczywiście jest jedna z gitar, które miałem pierwszą. Trzecia chyba moja gitara to był właśnie elektryczna, to był właśnie Zak Majonez, więc props. Czy kupić jakąś tam gitarkę za 700-800 zł, za 500 i są podawane linki. Na temat tego wszystkiego są filmiki o gitarach, są wymienione kategorie, są pokazane również odpowiednie gitary, które są dość popularne i czy ją kupić, czy nie, też doradzam, w jakich przedziałach cenowych. Po prostu oglądajcie filmiki, a nie wysyłajcie mi tych linków, bo ja jak już ten link klikuję sobie i sprawdzam, to już jest za późno i tak jest aukcja zakończona, więc to jest tak. Czy wsadzić Barnacle Pickups do gitary Epiphona jakiegoś tam? Oczywiście można, tylko pytanie, dlaczego akurat Barnacle Pickups? To też Nacisza też gra ostatnio, był taki artykuł. Pytanie, dlaczego akurat Barnacle Pickups? Nie Dimarzio, nie Duncan, nie EMG, nie nawet N-Twister jakieś. Kwestia wymiany pick-upów w ogóle w gitarze to jest kwestia totalnej drogi samuraja, bym to nawet nazwał. Jest to coś takiego jak przechodzenie przez wykręcanie, przelutowywanie i zdejmowanie tych wszystkich systemów przekręconych tam na śruby i odkręcanie z tyłu i z przodu i wymienianie tych kabli. Jest to po prostu kwestia tego, że sami musimy dojść, w jakiej gitarze jaki pick-up fajnie gra. I wcale nie jest powiedziane, że ten sam pick-up w tej samej gitarze zagra tak samo. I to wszystko też niedługo będzie na filmiku o gitarach, gdy zamierzam wznowić wojnę pickową. Nazwę to oczywiście już teraz porównanie przetworników gitarowych. Ale zupełnie nowa seria, trochę inaczej podejście. Znaczy bardzo podobnie, bo też zamierzam wykorzystać gitarę Yamaha Pacificę i też tak samo zmieniać jak wtedy, tylko że po prostu, że jest nagrywane już to mikrofonem Shure, to będzie to troszeczkę inaczej, więc to tym się będzie różniło, że trochę bardziej będzie można usłyszeć niż w starej serii wojen pickowych, gdzie już gro pick-upów jest porównanych i nawet część z nich będzie powtórzona, więc to tak. A następne pytanie, czy Cort X11 i Marshall MG10 na początek to jest dobry sprzęt? No zajebisty. Filmiki o gitarach produkują Corta, ale nie no, wypas. Bardzo dobry sprzęt. Marshall MG10 nie jest jakimś totalnym, super urwającym jaja JCM800, ale do domu na pierwsze granie. Oczywiście ma malutki głośniczek i to jest pierdziaweczka, ale jak wiemy, na pierdziaweczkach można spokojnie pograć. A Cort X11 to już jest całkiem sporo nadająca się do grania gitara. No spoko jest. Ogólnie taki ibanezowaty kształt, jacksonowaty. Gitara wygodna jak najbardziej. Nie wiem, czy tam jest mostek Foydros, czy nie. Na Cortach się aż tak bardzo nie rozeznaję. Ale być może sobie przejrzymy parę katalogów Corta, bo mam parę takich już starych. Nowy pas. Cort X11 i MG10 na początek na wielkim propsie. Czy w UK można dostać Fendera Mustanga, gitarę taką, lub inną jakąś tam gitarę, takie pytanie. No słuchajcie, internet jest wszędzie ten sam, Google wszędzie są te same, jak się wejdzie na angielski eBay, to tak samo z Polski, jak i z Anglii można sobie czegoś poszukać. Jak się przejrzy Gumtree, czy oferty sklepów w Anglii, to z Polski też to można zrobić. Nie trzeba mi zadawać tego pytania, nie obraźcie się na mnie, ale no jakoś tak nie bardzo mam czas na to, żeby komuś szukać gitarę. Natomiast jeśli ktoś sobie chce sprowadzić jakąś gitarę z Anglii, której w Polsce nie ma, albo sobie coś tam upatrzył, gdzieś tam tanio, jakoś wyrwał okazję, ale ma problem ze sprowadzeniem tej gitary, to ja wtedy bardzo chętnie pomogę w takim sensie, że mogę pośredniczyć w tym całym procederze, więc odezwijcie się w takim wypadku. Ale jeśli chodzi już o to, czy coś tam gdzieś można znaleźć, no słuchajcie, poszukajcie sobie i wasze zdrówko. 49er, San Antonio 49ers, motherfucker. Prawdziwe piwko, naprawdę. Siódemka na pierwszą gitarę elektryczną po graniu na akustyku. Takie pytanie padło.
No nie wiem. Mnie się na siódemce pierdoli do tej pory, gram 20 parę lat na gitarze, czego może nie słychać zawsze, ale tak jest. I no nie wiem, ja jakoś do siódemki się nie mogłem przekonać. Tutaj znowu odeślę do Cisza też gra, czyli do blogu gitarowego, już trzeci chyba raz dzisiaj. Jacek jest obeznany w siódemkach, proszę sobie z nim pogadać na ten temat, tam się jakoś udzielić. Natomiast no myślę, że można, aczkolwiek będzie to już jakieś wyzwanie. Pytanie jest oczywiście też po co, w jakim celu, czy to jest rzeczywiście potrzebne, czy tylko po prostu taka fanaberia. Czy nowy Jackson RRX MG, czy stary Jackson RR3 z Japonii? No oczywiście, że stary Jackson RR3 z Japonii, ale lepiej to jeszcze starszy jakiś profesjonal z Japonii. Na przykład Rhodes EX, taki jak ja mam, jeśli chodzi o Randy Rhodesa. Ostatnio pojawił się filmik o Jacksonie Kelly trójce z Japonii, tej takiej już fenderowskiej, ale jeszcze nie takiej do końca spopranej. I tam wyjaśniam różnicę między tym, czym się różnią te gitary indyjskie, te gitary meksykańskie, te, które są robione teraz. Raczej te indyjskie są gorsze, te meksykańskie są trochę wyżej niż te indyjskie, z tego co się zorientowałem. Natomiast zawsze japońska produkcja i będzie lepsza od tego, co jest zrobione teraz. I w ogóle nie ma jakiegokolwiek pytania, więc RR3, Kelly3 i tak dalej, wszystkie Pro 2, DK2 i tak dalej. I wszystko to wielki problem, DXMG, DKMG. Proszę sobie obejrzeć wszystkie filmiki o Jacksonach, jakie są i będzie te odpowiedzi, to odpowiedź na pytanie oczywiście już jest. Dlatego cykl nazywa się Pytania na odpowiedzi, bo jak się dobrze pogrzebie, a najlepiej jak się obejrzy wszystkie filmiki o gitarach, no to mamy wtedy mało pytań się pojawia. Jak się pojawiają, to już naprawdę takie, które mnie mogą zagiąć. I bardzo do tego zachęcam. Gdyż nie jestem żadną alfą i omegą. Nigdy tak nie myślałem i nigdy tak myśleć nie będę. Obniżanie akcji, jak jest Floyd zablokowany. Ogólnie, jeśli chodzi o obniżanie akcji strun we Floydrozie, to lepiej jest poluzować strun, znaczy mostka całego, to lepiej jest poluzować struny, bo nam się stępią nożyki, jak będziemy na naciągniętych. Całe te ostrza i to wszystko nam się tam potępią i zrobią się takie żłóbki, więc nie, no więc to raczej w ogóle opuszczamy. Niestety Floyd jest takim mostkiem, że zarówno menzurę, jak i akcję strun, wszystko trzeba opuścić jeszcze raz, wszystko założyć i tak dalej, więc przy Floydzie ustawianie Floyda jest hamową dość konkretną, dlatego nie mam jeszcze na przykład filmiku o ustawieniu menzury we Floydzie, bo jest to po prostu tak pracochłonne i tak kurwiające, za przeproszeniem, że naprawdę kręcenie jeszcze o tym filmiku już mnie dobija podwójnie. I teraz tutaj kolega, który kupił sobie grający Groove Hardcore, tak mi napisał, nie pamiętam jak się nazywa, teraz zapomniałem już, zapomniałem sobie zapisać. Chcę sobie zamienić jakiegoś taniego BC Richa, którego sobie kupił, na jakiegoś Ibaneza z płytką takiego sportowego do jakiegoś 800 zł. Odpowiedź jest jedna, Ibanez RG350EX wyprodukowany w Korei, może być w fabryce Korta. Posiadam gitarę Ibanez 350 RG350EX z Korei, gra zabijająco, dziwacznie dobrze. Kiedyś ją przywiozę sobie z Polski i pokażę wam ją na filmikach, o co z nią chodzi. No na razie po prostu tam chyba jest w Polsce Liper ją ma albo Kula z Patologii, więc gdzieś tam sobie krążą moich znajomych i oni ją wykorzystują podczas mojej nieobecności. Natomiast ta gitara naprawdę gra fajnie. Nie mówię, że wszystkie tak grały i nie mówię, że wszystkie Ibanezy z tej taniej serii są jakieś super. Ta moja ma coś takiego fajnego w sobie, że jest zajebista. Natomiast każdy tak mówi o swojej gitarze, nie? Natomiast ja tak mówię o wszystkich, które mam. Natomiast sprawa wygląda tak, że no to jest dobra gitara. Za 800 można znaleźć takiego Ibaneza RG350 i jeśli chcesz gitarę z płytką, coś tam sobie na niej napisać, pozmieniać, bla bla bla, to będzie dobre rozwiązanie i to polecam. Wstawić też jakiegoś Dimarciaka albo Duncanka, albo BKP, albo cokolwiek tam innego. I tutaj, tu jest fajne pytanie. Czy zrobię filmik, czy w ogóle słyszałem o płynach do barwienia podstrunnicy na czarno? No nie znam takiego tematu, jest to dla mnie nowość. Bardzo dziękuję za zagięcie mnie. Domyślam się, że chodzi o to, żeby ściemnić
palisandrowe podstrunnice w jakiś sposób taki, żeby wyglądały na bardziej zawodowy palisander. Nie znam się. Kolejne pytanie, jaki wzmacniacz pomiędzy 500 a 700 zł? I tu były nawet wymienione cztery propozycje. Elanej LX65, to chyba nawet można na Fogu sobie sprawdzić. Bandit w 1000 różnych swoich odsłonach. Znajdźcie sobie The History of PV Bandit Amplifier. Wpiszcie sobie w Google i znajdziecie sobie całą linię bandity zajebiste. Grałem na bardzo dużo banditach różnych. Wszystkie są na propsie. Chociaż mnie nie sprawiły przyjemności przy graniu już z perkusistą, ale ja jestem przyzwyczajony do grania na half-stacku od maleńkości, więc to tak. W każdym razie Bandit, MG100 i PV Viper. Każdy z tych wzmacniaczy od 500 do 700 zł jest na konkretnym wypasie i każdy z nich zabije brzmieniem. Viper, tutaj nawet tam sobie stojący, którego znacie z próbek, rozwali wszystko tutaj tym, że ma kilka tysięcy różnych tam symulacji, można się naprawdę nim bawić, ale znowu jest do niego drogi futrzmit, więc przełączanie tego wszystkiego też nie jest takie proste. Najważniejsze w takiej sytuacji wzmacniacz 500-700 zł głośnik, żeby był dobry, najlepiej seryjny szyna 12-calowy i już można jechać. Chociaż tam Bandit ma pewnie jakiegoś Marvela albo coś innego. Jakie tele od 1000 do 1300? Szybka odpowiedź, szybkie pytanie. Phoenix Telecaster polecam. Myślę, że więcej niż 1300 płacić nie ma co, bo to już przepłacanie. Dlaczego nie ma na Fogu Schecterów? Dlatego nie ma na Fogu Schecterów, że po prostu jakoś, jak to mówili, nie ma przypadków i przypadkowo jeszcze Schectery żadne się do mnie nie dostały. A ja też specjalnie jakoś Schecterami się nie jaram, więc mam takie podejście trochę do Schecterów jak do kortów, więc to tak, ale tutaj odeślę po raz kolejny. Jeśli szukacie czegoś o Schecterach, to Jacek Cisza też gra. Bang! Pytanie o regulację gitary po zmianie stylu, różne mostki ruchome i takich pytań mam wiele. Słuchajcie, staram się jak mogę nagrać jak najwięcej filmików, w których o tym mówię. Nie mogę do każdego odpisywać na 300 słowne, 4-akapitowe w ogóle pytania i opisywanie swojej gitary. Nie mam na to czasu, bardzo przepraszam. Wolę nagrać filmik, w którym mogę się podzielić wiedzą, tą, którą mam i sobie można z niej wyciągnąć wnioski. W internecie jest sporo poradników, wszystko jest do ustawienia i przepraszam, że nie mogę wam pomóc w inny sposób, tak odpowiadając, że musicie sobie dokręcić śrubkę tutaj, tam, tak, taram, tam. Albo obejrzyjcie filmiki, jak nie ma tego na filmikach, to poszukajcie głębiej, to wszystko w internetach jest. Przepraszam, że odsyłam do kogoś innego, no ale ja jeszcze nie wszystko też nagrałem, nie zdążyłem jeszcze wszystko nagrać, filmiki o gitarach się nie kończą, a jeszcze się dopiero tak naprawdę nie rozbujały dobrze, tak wam powiem, i wszystko to się dopiero dobrze rozkręci. No, mamy 304, ale pojedziemy z koksem grubo. Czy łami je sygnał i czy warto je zamienić na jakąś tam kaczkę od Dunlopa? No, kaczka z łami, dwa zupełnie inne tematy. Kaczka z łami była połączona w innym efekcie Digitecha, czyli w XP100. Czy zjada sygnał? No tak, to jest efekt cyfrowy, jak się go wyłączy, to nie jest aż tak, jak jest wyłączony, tam nie ma chyba trumę pasu z tego co pamiętam, nie jest jeszcze tak źle, ten buffer nie działa tak najgorzej. Natomiast po włączeniu, oczywiście, jeśli nawet mamy ją tam na pedale w górę, to tak samo jak bombę czy cokolwiek innego, no ma tam swoje jakieś tam przyszumienia, prawda? Więc to tak, no, to są efekty takie, które no niestety trzeba się z tym liczyć. Można sobie je włączyć w looper, jeśli jest się całkowitym purystą. Co tak powiem. Jaki piecyk za 400 PLN? No najlepiej taki, że 12-calowy głośnik jakiś, nie? A jeśli nie, no to chociaż 10-calowy i żeby był firmowy, czyli jakiś Marshall, Fender, Lani, PV, cokolwiek tam, ta Orange, co tam się jeszcze, Vox, co tam się jeszcze pojawia, no więc tak, Joyo robi w ogóle wyjebane piece. Wejdźcie sobie na stronę Joyo i zobaczcie, jak Joyo robi piece, bo to jest masakra, ja tak się Mjolnira w ogóle, o. Zresztą to Billy Street też. Zresztą to widział wszystko co tam, a ja bym chciał wam to pokazać, dlaczego nie, no kurde, zdrowie Joyo. Czy klucze, i tu pojawiają się firmy, symbole, nazwy, będą pasowały jako zamiennik do Gibsona. Jeśli są to klucze, które mają
centymetrową dziurę, czyli 10 mm, to będą pasowały, bo Gibson, mimo tego, że wyglądają jego klucze na oldschoolowe, to stosuje normalne standardy, można sobie założyć jakiś sobie chcecie klucz, co na przykład można to udowodnić na moim tym schodnym Gibsonie, którego znacie, który ma jeden klucz w ogóle czarny, taki olejowy założony i wszystko pasuje, więc najprawdopodobniej na 99,99% klucze jakiejkolwiek innej firmy będą pasowały do Gibsona. Jedyny problem z kluczami typu tymi glutowatymi, czyli takimi oldschoolowymi jak w Gibsonach, jest przy gitarach Epiphone i przy gitarach Vintage, bo one mogą mieć Vintage to nie wiem nawet, chyba też mają mniejsze dziury i nie klucze inne na wymiarę mogą nie pasować. W Gibsonach będą raczej pasowały, więc to tak mogę odpowiedzieć. I teraz tutaj dostałem taką radę. Zatrudnij się w sklepie muzycznym, nie będziesz wydawał szmaru na graty, a będziesz mógł promować sklep. No ale nie będziesz posiadał tych gratów, chyba że masz za cel zbieranie gitar. Więc tak, rzeczywiście mam za cel zbieranie gitar. Chciałbym sobie na starość na emeryturze otworzyć muzeum gitarowe, może w Łodzi na przykład. Chciałbym zrobić coś takiego, że no, nie chciałbym pracować dla jakiegoś sklepu i go reklamować i siedzieć w tym sklepie, bo już takie rzeczy robiłem i już to jest mi niepotrzebne. Wystarczy, że chodzę do innej pracy i że ją robię przez 8 godzin dziennie. Filmiki o gitarach, jak już wielokrotnie mówiłem, są moją pasją i to jest po prostu moje hobby, to, że sobie to kręcę i że robię tego bloga. Poza tym, że chcę to robić i że chcę się z wami dzielić i że wy dajecie mi odzew, bo większych jakichś tam jazd z tym nie ma, co już wyjaśniałem wielokrotnie. Jeśli chodzi w ogóle o samopromowanie jakichś sklepów i czegokolwiek, to wyjaśniłem też, że to wszystko w filmiku o tym, jak się folk ma do reklam, więc tutaj jest kolejna sprawa. No i myślę, że to jest odpowiedź. No. Wolę sobie otworzyć sklep muzyczny za 2 lata, bo taki też mam jakiś plan, że może jakiś warsztacik sobie otworzyć, wynająć jakiś tak zwaną fogownię i tam sobie siedzieć, grzebać w gitarach, żeby może ktoś przynosił, więc też będę miał dostęp do gitar. Więc to nie tak. No, tą ścieżkę ze sklepem już przeszedłem. Bardzo dziękuję za tą radę. I już to już mam za sobą, już to doświadczenie zebrałem. Myślę, że czas zbierać po prostu doświadczenia inne, większe, fajniejsze, lepsze, ale generalnie wielkie pozdro. I teraz tu jest takie pytanie kolejne. Mam sprzęt Ibanez RG2620, to już jest dosyć wysoki prestiż z tego, co mi się wydaje. Tam są pick-upy Crunch Lab i Liquid Fire od DiMaggio. I jak gram ze środkiem, gdyż to kolega chyba został zasugerowany moimi radami, przepraszam, piwko mi się odbiło, moimi radami na temat tego, żeby grać z więcej środka, no to mówi, że mu nie idzie grać, że mu to tam nie gra, ma combo PV VIP 1, czyli jakąś tam chyba kolejną wersję Vipera, z tego co mi się wydaje. No kolego, to jest tak, no ciężko jest mi powiedzieć, gdyż nie słyszałem jak gram, poprosiłem Cię w odpowiedzi, gdyż odpowiedziałem Ci na to, ale chciałem to po prostu powiedzieć, bo to jest dosyć ważny temat. Myślę po prostu, że to jest sprawa tego, że środek pokazał Ci, gdzie robisz błędy i że trzeba po prostu trochę, bo nie myśleć w tym momencie już o sprzęcie jako takim, tylko pomyśleć o tym, no, jak się gra na tej gitarze i o co chodzi w tym, co po prostu się zagrało, więc może trzeba troszkę poćwiczyć. Tu znowu odsyłam do Gitarzysta TV, bardzo dobre lekcje. I może trzeba po prostu troszeczkę skupić się nie na sprzęcie, a na graniu. No, to jest tak jak ze mną, tak? Jak gram w bardzo określony sposób, nauczyłem się pewnych patentów, które wykorzystuję od wielu lat. Ciężko jest mi się nauczyć czegoś już innego. I u mnie jak gram, no to jest ta sama ręka i zmienia się sprzęt, więc można sobie to porównać, te brzmienia. A może u Ciebie trzeba to odwrócić i jak już masz ten zajebisty sprzęt, bo masz zajebisty sprzęt moim zdaniem do grania, to może już czas pomyśleć o tym, żeby po prostu skupić się trochę bardziej na graniu. No mi się, nie wiem, może się mylę, może zapierdalasz w ogóle jak wirtuos. Jeśli usłyszę to oczywiście Ci odpowiem. Natomiast chciałem tutaj tak na forum to powiedzieć, że no czasem wina może być w ręce, no bo to tak naprawdę my gramy, tak? Co słychać na filmie o gitarach. Bla, łączenie pasywów i aktywów. Chodzi oczywiście o przetworniki. Przetworniki pasywne i aktywne, czyli elektronika aktywna i pasywna, czyli na baterie i na baterie, może zostać połączona w gitarach elektrycznych na różnoraki sposób. Przy użyciu takiego gibsonowskiego toggle switcha trójpozycyjnego można sobie zrobić tak, że mamy
aktywną z pasywną, która będzie nam grała bardzo słabo i tak dziwacznie, i samą pasywną, która będzie nam grała dobrze na przykład przy gryfie. Tak samo można zrobić przy użyciu różnych innych przełączników. Połączenie przetworników aktywnych i pasywnych ma swoje wady brzmieniowe, które można wykorzystać jako zalety brzmieniowe, gdyż jest to dosyć specyficzne brzmienie. Natomiast na to, żeby uzyskać równomierne brzmienie z tych przetworników, gdyż często obsługuje po prostu to wszystko jeden pickup volume i zamieniamy go na, znaczy nie pickup, tylko jeden ten potencjometr volume obsługuje nam i on jest 25 kg, więc jak on jest podłączony pod inne przetworniki, szczególnie na przykład single, to dużo tam zmienia barwę tego przetwornika, więc a żeby tego uniknąć, są takie różne tam systemiki, które tam podkręcają te pick-upy, ażeby można było się nimi pobawić łącząc je. To robi na przykład Merlin takie coś, robi takie coś też chyba Danka, z tego co pamiętam. I chyba też EMG, ale nie wiem czy tylko nie do EMG, do HZ-ek. W każdym razie, jak mówię, no można połączyć bez żadnych tych systemów i można połączyć nawet na jednym potencjometrze. Coś się straci, coś się zyska, będzie się miało jakąś tam unikalną wartość. Więc to tak, struna G, czy są z nią zawsze problemy, i tam kolega mi opisał różne problemy swoje ze strun G. No tak, struna G jest to struna, która w literach akustycznych jest owijana, a w literach elektrycznych z reguły, jeśli nie stroimy się jakoś specjalnie nisko, jak na przykład tutaj, to mamy ją nieowijaną. Przejście ze struny owijanej na nieowijaną powoduje dużo różnych problemów. I tak jak kolega się mnie zapytał i wywód cały swój napisał na temat struny G, a na końcu napisałem, czy to po prostu tak jest, że struna G to sprawia problemy. Tak jest, że struna G sprawia problemy. Czasem trzeba nastroić ją trochę niżej, czasem wydaje się, że brzęczy, czasem trzeba ją mieć troszeczkę wyżej niż pozostałe inne i takie tam różne inne. Z nią się mogą zdarzyć przypadki i życzę Wam miłej walki ze struną G, chociaż nie jest to też aż tak strasznie, to jest też tak. I teraz jeszcze było pytanie, czy można się ze mną spotkać, napić piwka, czy ja gdzieś tam w Londynie gdzieś chodzę na jakieś koncerty. Ostatnio nie, zamierzam to zmienić, natomiast czy można się ze mną napić piwka tak gdzieś tam na luzie? Raczej nie bardzo, bo jak już mówiłem wcześniej na początku filmiku, nie za bardzo mam czas na takie zabawy, na takie jazdy. Zajmuję się lub filmikami, lub po prostu domem, lub pracą i tak to dzielę, nie mam więcej, doma ma tylko niestety 24 godziny, natomiast nie mówię, że to się w przyszłości może nie zmienić, jak mówię, chciałbym mieć fogownię, do której być może czasem można byłoby sobie wpaść. I teraz już końcóweczka, na końcu chciałem pozdrowić wszystkich bardzo serdecznie, oglądających, pytających, wszystkich nowych fogowiczów, wszystkich starych fogowiczów, wszystkich, którzy są ze mną na Facebooku, na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. I mam listę paru osób, którym chciałbym tutaj po prostu, oczywiście nie wymienię wszystkich, jeśli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam, ale mam tutaj taką listę. Metalian, Mobi, tak się nazywa, M-O-B-I, Mobi, nowy fogowicz, Artur Waluś, Cezary Kłopotowski, Can't Fab To This, Grzegorz Ochrąbel, Jakub Grochowina, Meister od Tapet, oczywiście bardzo serdeczne i bardzo ciepłe i naprawdę życzę dużo sukcesów i powodzenia internetowej telewizji. Sensu Bez, też bardzo pozdrawiam. Aba Max, Vera Mac, Kacper Lechicki, Franciszek Michnikowski, Jurek Gendera, COOM, taki nick, albo C00M, COOM, no nie wiem jak, Tomek Wójcik, Węga od Mokrych Łapsk, Maciej OSG, Relidus, potem Damian Morawiec, Enslaved by Darkness, Enshade by Darkness, przepraszam, Cywila oczywiście pozdrawiam, oczywiście Mrugaczka, oczywiście Mirka Ziętka, Przemka Górskiego, Daniela Krasonia, Bartka Chmala, Śliwkę, Dominika Górnickiego, Mateusza Bącika, Krzyśka Sierackiego i wszystkich innych fogowiczów, którzy się udzielają ze mną na Facebooku i na YouTubie, jak już powiedziałem. Zakończam te pytania na odpowiedzi i myślę, że będę jadł teraz zajebistą w ogóle zupkę, patrzcie, biały motherfucker.